31 maja uczniowie gimnazjum nr 3 przygotowali koncert pod tytułem Muzyki Moc. Była to druga edycja tej imprezy. W sali kameralnej Centrum Kultury wystąpiło tym razem 13 artystów. Tak, wszystko to są uczniowie naszej szkoły. W tym roku wystąpiło więcej osób niż w tamtym, tak mi się wydaje. I no, wystąpiliśmy my, czyli ja i kolega. Wystąpił Kacper Paradowski, wystąpiła Ada Soszyńska, Ania Mączka, Monika Kalicka, Natalia Woś, Kasia Kowalczyk, Dominika Mazuryk i grupa taneczna Fuchs. Młodzież przy okazji spotkania zbierała środki czystości, które przekazane zostaną miejskiemu szpitalowi. Koncert zrealizowany został przy współpracy z Młodzieżową Radą Miasta w Świdniku. Przede wszystkim to jest kontynuacja tamtego roku. Chcieliśmy powtórzyć tamten sukces, bo bardzo dużo środków zebraliśmy na cele charytatywne. Mamy nadzieję, że się uda, ale tym razem nam uszli, żeby znowu zmienić miejsce całego eventu. Otwarte karty, tak właśnie to jest to. Ty też znasz to zło. Ja wciąż gotowy i zwarty. Zdejmuję maskę i gram w otwarte karty. Dobrze wiesz, że dzisiaj gram w otwarte karty i mówię jak jest, to nie są żadne żarty. Tasuję talię i rozdaję po 5 kart. Stawiam całą fortunę, nie liczę na fart. To na pewna ręka kolejne karty dobiera. Albo zdobędę wszystko, albo spadnę do zera. To ta bezgania.